Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Uzupełnij zdanie, wybierając C lub D. Ułamek 5 dziewiątych jest większy od ułamka którego? 1 druga czy 16 dwudziestych siódmych? Więc tak, proponuję może doprowadzić do wspólnego mianownika, chociaż powiem szczerze, że niektórzy już może zobaczą, że jedna druga to jest połowa, tak? Natomiast tutaj 5 dziewiątych to jest więcej niż połowa. Dlaczego? Ponieważ połowa z 9 to jest 4,5, a my tutaj na górze w liczniku mamy 5. W związku z tym to jest więcej niż jedna druga. Ale jeżeli ktoś nie jest pewien, to oczywiście możemy 5 dziewiątych i 1 drugą doprowadzić do wspólnego mianownika. Co to znaczy? 9 pomnożymy przez 2 i 5 pomnożymy przez 2, więc 9 razy 2 to jest 18, 5 razy 2 10. No i ten ułamek, 1 druga również rozszerzę do mianownika 18, czyli pomnożymy przez 9. 2 razy 9, 18, 1 razy 9 to jest 9. I proszę zobaczyć, 5 dziewiątych to jest to samo co 10 osiemnastych, a 1 druga to jest to samo co 9 osiemnastych. Więc już możemy powiedzieć, że nasza odpowiedź to jest w tym przypadku C. Ale sprawdźmy jeszcze tutaj ten przykład D. Wspólny mianownik dla dziewiątki i dla dwudziestki siódemki to będzie 27. Więc 9 razy 3 to jest 27, 5 razy 3 to jest 15, czyli 5 dziewiątych to jest inaczej 15 dwudziestych siódmych, a w przykładzie D mamy 16 dwudziestych siódmych, więc już widzimy, że 15 dwudziestych siódmych jest mniejsze od 16 dwudziestych siódmych, więc nie zaznaczymy odpowiedź D, tylko odpowiedź C. 5 dziewiątych jest na pewno większym ułamkiem od jednej drugiej. Więc tutaj wpiszemy sobie literkę C. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.